Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem będzie to Q&A. No i zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od pierwszego pytania. Jest to pytanie od Dawida Kucharskiego. Mam pytanie do Q&A. Czy można założyć dodatek do KXZ 125 Pro, na przykład listki motocyklowe? Odpowiedz na odcinku. Tak, da się, wystarczy zmierzyć średnicę kierownicy i kupić sobie handbary, to się inaczej właśnie nazywają, handbary, listki motocyklowe, także da się jak najbardziej. Kolejne pytanie od Proziom. Co sądzicie o motovlogach youtubera Jakuś24? Moim zdaniem robi fajne filmy i motovlogi, także nic przeciwko temu nie mam. Kolejne pytanie od Młody Mo. Cześć, opłaca się kupić tego crossa? I podałeś tutaj link, to jest KXD 125, wersja 608. Moim zdaniem tak, opłaca się amortyzatory upside down. Mniej więcej jest wszystko to samo co w moim, tylko starsza głowica i cylinder i z tyłu jest twardszy amortyzator. A tak to jest wszystko podobnie, tak samo. Kolejne pytanie od Artur51. Tutaj pytasz się... Podesłałeś dwa zdjęcia w załącznikach i pytasz się, czy to jest Launching 250, bo są wersje te mniejsze, takie zwykłe, podstawowe Launching 250 i są te wersje na przykład Diabolini 250, więc tutaj piszesz, że, czy szukasz szerszego, większego, także ja Ci polecam Diabolini 250, to też jest Launching 250, to ma ten sam silnik, wygląda tylko lepiej, jest większy, ma większe koła, także sobie zobacz. Kolejne pytanie od Adriana. Poprosił mnie, abym polecił jego kanał, dlatego polecam wam kanał Klucher. Wchodźcie tam, wbijajcie subskrypcję, lajkujcie. Kolejne pytanie od Filip Smolarek. Do której klasy chodzisz? Pozdrawiam. PS, też mam Crossa 125. Chodzę teraz do pierwszej gimnazjum. Kolejne pytanie od Bany z 2006. Mam 11 lat i 145 cm wzrostu. Chciałbym sobie kupić Crossa 125, dokładnie Cross KXD 607 M125 i nie wiem, czy jest dla mnie odpowiedni. Pozdrawiam Cię, Mikołaju, i moim zdaniem będzie dobry. No to jest ta wersja troszeczkę gorsza, natomiast będzie na Ciebie dobry. Myślę, że powinien być ok. Idealny do nauki jazdy, także ja polecam. Kolejne pytanie od Kapselek. Siemka, kuzyn. Chciałbym sobie kupić Yamaha DT50. Czytałem na farach, że z blokadami pojedzie maksymalnie 45, a bez około 80. Zdaję na kategorię AM i takie pytanie. Czy jakbym miał odblokowane zabezpieczenie i będę sobie jechał ulicą i tak nagle policja, to czy oni nie wlepią, wyłapią, że mam odblokowane? Pozdro. Dobra, pozdrawiam Cię, kuzyn. Więc tak. Blokadę ogólnie nie możesz mieć ściągniętą na prawe z AM, natomiast złapać Cię mogą wtedy, jeśli będziesz jechał takim motorem i nagle będzie policja i będzie mierzyć sobie na fotoradarze albo no sprawdzi sobie po prostu na fotoradarze i Ty na przykład pojedziesz te 70, no to już widzą, że nie ma blokady, bo jedzie ponad 45, a na AM jest do 45 na godzinę, no i wtedy mogą Cię ściągnąć, no i wtedy już będziesz miał mandat niestety. Natomiast większość osób jeździ bez blokady, tylko trzeba po prostu uważać, jak jest gdzieś policja, to od razu zwalniać do tych 40, 45, 50 i wtedy nic nie powinni zrobić. Także tyle. Kolejne pytanie od Zuzanna Serwińska. Cześć, mam małe pytanie. Czy masz zamiar sprzedać Crossa przed wakacjami? Tak, właśnie go sprzedaję. Jest wystawiony na internecie. Także tak. Myślę, że na wakacje już będę miał innego crossa. Myślę nad Launchinem 250. Ma to być cross do jazdy. Nie wygląda jakoś super, natomiast ma swoją moc i myślę, że będzie na mnie dobry, jest wyższy. I mam odnośnie jego jakieś plany. Chciałbym zrobić jakiś fajny projekt. Nie wiem, czy oglądacie, na przykład jest taki kanał na YouTubie Chucky BTR. On też miał Launchina 250, on ma Launchina 250 żółtego i zrobił właśnie projekt. Ja bym chciał też coś iść w stronę właśnie Launchin 250 i zrobić jakiś projekt na początku, tam jakoś pomału zacząć to i ramę wzmocnić, kupić jakieś tam naklejki, osłony. Także mam jakieś odnośnie tego plany. Na razie chcę sprzedać tego, potem będę myślał dokładnie co dalej.
Kolejne pytanie też od mojego kuzyna, od Kapselga. Mam jeszcze pytanko na Q&A. Czy jakbym sobie kupił Yamaha DT50 na legalnie, na legalu, kategoria AM, to czy jak na przykład jestem u babci, to mogę sobie ściągnąć blokady, a później je założyć z powrotem? No, wiesz co, blokady, jest blokad dużo, jest na module, jest blokada w tumiku, jest blokada gdzieś tam na zaworach membranowych, także tych blokad trochę jest i to ściągnięcie blokad by długo zajęło i zajęcie blokad też by to długo zajęło, także to zależy od ciebie, no. Na przykład do mechanika jakbyś podjechał, to za zdjęcie blokad jest około 100-150 zł, no i za założenie pewnie podobnie, dlatego nie wiem, to zależy od ciebie, jak ci się opłaca, no to tak. Dzięki za oglądnięcie tego Q&A. No i do następnego odcinku. Cześć!